radio Konecina. Myślałam, że, proszę Państwa, będą tu reklamy, dlatego musiałam, czy chciałam w ogóle przerwać to wszystko. Gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Konecina, Barbie Baby, Langston. Ale być może popieranej przez wiele osób pisze Pan do tygodnika faszystowskiego w zasadzie. No tak, słyszałem, że mój kolega redakcyjny Rafał Ziemkiewicz może mieć problemy z wjazdem do Wielkiej Brytanii właśnie za to, że pomoże. Wszędzie są same problemy, mogą być wszędzie jakieś tam problemy. Jako taki jest persona non grata na ziemi. Że do nas wracasz, wracasz i co z tego, że wracasz. W sensie, że jest to tak absurdalne, że trochę odbiera mowę. Co z tego, proszę Państwa, że wracasz. Ciasteczka wyłączamy. Porozmawiam z konsultantem. Na smart pożyczka. Ela. Ho. Raz, dwa, trzy, cztery. Małpa. Zeta. PL. A to jest z Białegostoku. Zobaczymy, czy im też odbija. Witam, czym mogę pomóc? No to chcę napisać. Czy to kto jest antysemitą. Wiemy dobrze, że często takie łatki są przepisywane ludziom, z którymi po prostu niektóre elity się nie zgadzają. Wypełnione człowiek, autor wielu książek, obecny w mainstreamie debaty publicznej przynajmniej od 20 lat, ma 1000 argumentów i zresztą też prawne kroki podejmie, żeby przeciwdziałać takiemu zakazowi, no ale to wiele mówi też o kondycji niektórych oczywiście europejskich elit, tam gdzie protestują przeciwko zaostrzaniu prawa, na przykład w stosunku do nowelizacji ustawy IPN, no to drugą ręką bardzo łatwo potrafią ten głos odbierać bez żadnego procesu. Ja na pewno jest to sytuacja niepokojąca, gdyby miała się powtórzyć i gdyby miała się realnie wydarzyć. No to skoro już rozmawiamy o rzekomym antysemityzmie polskich publicystów, to przejdźmy do tematu, który no właśnie bardzo często od dawna już przywołują ludzie, którzy właśnie są nazywani często antysemitami, czyli sprawa tej ustawy 447 słynnej. Pan ma dobre kontakty i częste przede wszystkim z polską Polonią w Stanach Zjednoczonych. I ta Polonia chyba tutaj jest kluczowa. Ci publicyści, o których wspominałem, powtarzają, że Polonia powinna teraz się bardzo mocno zaangażować w to, żeby zablokować tę ustawę. No i padają nawet takie kwoty w przestrzeni publicznej jak 1 bln złotych, że tyle może stracić Polska na tych żydowskich roszczeniach dotyczących mienia. Żydowskie roszczenie Polska może stracić. To na pewno no to jak Żydzi tam będą, więc za wszelką cenę to robić, to Polska straci, ale Państwo zobaczą, że jednak wszystko to prawda. Zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, to wszystko kręcą Żydzi. Poparcia wyrażonego przez amerykańskie kręgi rządowe w stosunku do tych roszczeń. Jeszcze tej Morawińskiej, proszę Państwa, zabrać Muzeum Narodowe, bo ona robiła wystawy, wiesz, 300 lat masonerii w Polsce. Został pozbawiony w Polsce, ale a tej Ludwisza kto darować z Centrum Statystycznego? Bo nawet ją lubię, tę Ludwisza. Tę Ludwisza, nawet lubię. A ta Anita mówi, ty zobacz, jaka Żydówa. Ja mówię, Anita, nie bądź taka bezczelna. No nie? Nie bądź taka bezczelna. Zobacz, jaka ta Ludwisza. No nie, Anita, nie bądź bezczelna. Jeszcze tam nie bądź taka. No i ta Anita. Z perspektywy prawnej, bo nie dość, że zaciągnęła trochę niemiecka za to, jak w ogóle doszło do takiej sytuacji, że właściciele żydowscy zostali pozbawieni tych nieruchomości. Przecież to nie ze względu na działanie państwa polskiego, tylko na inicjatywę, którą podjęli Niemcy, atakując Polskę i potem przed
Warszawę i wywłaszczając żydowskich gdy radio jest spadku, czy jakiegoś rodzaju zadośćuczynienia organizacją w sytuacji, w której nie ma spadkowiercy, to wydaje mi się, że to można apelować, nie wiem, od Trybunału Sprawiedliwości po wszystkie instytucje międzynarodowe, ONZ, no bo to jest moim zdaniem rzecz po prostu niezgodna z prawem. Tak daleko przenoszenie odpowiedzialności jest czymś, co jest po prostu zagrożeniem dla polskiej racji stanu. I tutaj ogromna rola Polonii, ogromna rola polskich dyplomatów w Stanach Zjednoczonych, żeby pokazywać, że to nie jest kwestia antysemityzmu, braku rozliczenia się za polskie winy, tylko kwestia niesymetryczności tego roszczenia w stosunku do tego, co radio jest Conchita, nikt cię o to tu nie pyta, bo to radio jest Conchita. Niestety ogromnym problemem jest fakt, czym mogę pomóc? No i witam, proszę Państwa, i sprawdźcie opinię, no dobrze. Smart porzucz, panujce, sprawdźcie opinię. Mówi się o nim, ale smart pożyczka, klientów, no, ilość opinii, 11452, poziom obsługi klienta, 1, 2, 3, 4, 5, jakość wykonanej usługi, 1, 2, 3, 4, 5, poleciłbym tę firmę znajomym, 1, 2, 3, 4, 5, dodaj, do pana jako osoby dobrze zorientowanej, czy... Dobrze, ale ja nie mam czasu tu się rozpisywać. Według mojej ja nie mam czasu się rozpisywać. Znaczy, właściwie na własną rękę stara się, że to jest możliwe przekonywać co do naszych relacji historycznych, ale nie ma żadnego zorganizowanego procesu takiego, który by był na przykład, nie wiem, dogadaniem się z pewnymi kongresmenami, na przykład ze stanów Illinois, czy takich, których Polonia jest silna, aby potrafili przekazać prezydentowi, a przecież mamy również kilku Polaków przynajmniej, niekoniecznie takich na pierwszych stron gazet, albo... Już wiem, gdzie to nacisnąć. Normalnie w prawym dolnym rogu. Smart pożyczka. Dzisiaj interesujemy się smart pożyczką, proszę Państwa. I adresat ich pożyczka, a nie w Warszawie. Ludzie dobrej woli, niektórzy dyplomaci, ludzie bardziej wykształceni, wyedukowani, z kontaktami robią to, ale niestety na własną rękę, a nie ma tutaj procesu skoordynowanego. Czyli co, okazuje się, że musimy się pogodzić z tym, że, bo jak widać, sprawa reparacji od Niemiec jest już wyciszana, jak już przed chwilą mówiliśmy w poprzedniej rozmowie, czyli musimy się pogodzić z tym, że będziemy musieli płacić no, nawet do 1 000 000 złotych instytucjom, organizacjom żydowskim za zbrodnie niemieckie, a nie dostaniemy ani złotówki od Niemiec. Jak elektorat Prawa i Sprawiedliwości wytłumaczy takie specyficzne wstawanie z kolan swojego elektoratowi? A widzisz, o, biliony będziemy to płacić, znaczy, Żydom, nie musimy, a Polska nie dostanie nic. Możemy ulegać jakiejś presji dyplomatycznej, no tak. Zastanawiać się, jakie koszty Polska poniesie wtórne w stosunku do po prostu nacisków, które już są podejmowane, ale Polska na pewno nic nie zapłaci, bo przede wszystkim nie ma takich możliwości budżetowych, tak jak Niemcy argumentują ale się w przypadku reparacji, po drugie nie jest sprawcą tego procederu. Ja a po trzecie, tak? To jest to jeszcze temat, dopóki prezydent Donald Trump nie napisze tego apelu amerykańskiego Senatu, Kongresu i przyjęcia się do tych roszczeń żydowskich. No dobrze, to będziemy chodzić. Czy to na drugim, trzecim, na czwartym. Czy to właśnie nie teraz drugi, powinniśmy trzeci, próbować zablokować tę ustawę, a nie mówić potem o niej, jak ona już wejdzie w życie? Nie, oczywiście powinniśmy działać prewencyjnie, tylko mówię, że na razie prawda takiego działania być może rządzący kanałami pozaoficjalnymi stara się docisnąć. No ja wiem, że Kancelaria Prezydenta bardzo aktywnie na łączach z Waszyngtonem, tam niemal codziennie trwają długie rozmowy dyplomatyczne. To oni wzięli. Między wierszami my mamy swoje, a te są. Te? Myślę, że te. Otwarty, tłumaczący, szukający. No tak, bo one tutaj są nowe. Dobra. Dobra, okej, that's right. Są w dosyć trudnej, kłopotliwej sytuacji. Z jednej strony naciskają na to, żeby nowelizacja ustawy IPR w Polsce nie weszła. No tam argumentują z dowolnością słowa i tak dalej. Typowo amerykańskimi wartościami zapisanymi w Konstytucji. Ale widzą, że już ta kwestia jest niezwykle delikatna i trudna, a jeszcze jak weź do tego wspomniany temat
roszczeń żydowskich w stosunku do spadku za nieruchomości, no to właściwie robi się kryzys poważniejszy, zdecydowanie poważniejszy. Amerykanie nie chcą sobie na to pozwolić, bo wiedzą, ta administracja to rozumie, dobrze, że strategiczne interesy w Polsce są ważniejsze niż kwestie historyczne. Znaczy wschodnie Stanów Zjednoczonych, przeniesienia baz z Niemiec do Polski, no i przede wszystkim... Do Matki Boskiej, to jest coś, co pierwszy raz chyba w historii dyplomacji polsko-amerykańskiej. Naprawdę niektórych polityków amerykańskich wstrzymało. Znaczy oni widzą, że też nie mogą przesadzić. Nie jestem ciekaw, jak Waszyngton pogodzi interesy Izraela i interesy Polski, co zrobi dalej, bo... Zmienia się już trochę narracja też w stosunku do ustawy o IP. Nadal jest to otwarty sprzeciw, ale już nie tak jak Stillerson, o którym mówisz, że cały sojusz zostanie postawiony pod znakiem zapytania, tylko jest tłumaczenie, że my inaczej rozumiemy wolność słowa, wolność debaty, zastanówmy się, czy da się przeformułować te zapisy. No, to będzie sprawdzian skuteczności i efektywności zarówno polskiej dyplomacji, jak i amerykańskich intencji w stosunku do Polski. Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy i Wirtualna Polska, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo serdecznie dziękuję panu za ten komentarz. Reklama. Moja babcia to jest taka silna, że wypiwa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia... Aj, przestań, nie reklamuj się, dziaduwo, nie chcę.